Już po raz 10 w powiecie kościańskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Konkurs cieszy się ogromną popularnością, dlatego też z roku na rok przybywa coraz więcej prac do oceny. Do wykonania szopek wykorzystano przeróżne techniki i materiały plastyczne. W tym roku w tym konkursie wzięło udział 344 osoby, dzieci oczywiście, a prac zaprezentowanych zostało 325. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo widzicie Państwo, że sala jest pełna, duże zainteresowane ze strony nie tylko naszych uczestników, dzieci, ale również rodziców. I myślę, że takie spotkanie przedświąteczne w atmosferze już zbliżających się świąt świadczy o tym, że takie imprezy należy organizować i przynoszą one wielkie zadowolenie naszym dzieciom. Jurorzy przyznali 60 wyróżnień oraz 23 nagrody w kategorii osób niepełnosprawnych. Pierwsze miejsce zdobyli Laura Andrzejewska, Mateusz Konik oraz Damian Mojs. W kategorii uczniowie klas 1-3 pierwsze miejsce zdobyli Adam Leonarczyk, Katarzyna Teska oraz Bartosz Marciniak. W kategorii uczniowie klas 4-6 pierwsze miejsce zajęli Nikola Nyczka, Dawid Wawrzyniak i Marianna Szot. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone przez starostę Bernarda Turskiego oraz jego zastępcę Stefana Stachowiaka. Towarzyszył im bardzo ważny przedświąteczny gość, święty Mikołaj z małżonką. Świąteczny nastrój na sali Kościańskiego Ośrodka Kultury prowadził występ zespołu wokalnego Semplicze z Lubinia pod kierownictwem Anny Marszewskiej. Pognajmy maleńkiego Jezusa z radością, a Maryję Matkę jego z godnością, godnością. Niech tu wszystkie strony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Chcę Wam, drogie dzieci, i Państwu życzyć dobrych, rodzinnych świąt przepełnionych wzajemną miłością i poczuciem bliskości osób, które są dla nas najbliższe. Wielki wróz na ziemi.